Jakie to uczucie być mistrzem? Świetne, w końcu. Niby do 3 razy sztuka, to jest moja 4. walka o pas. Zawsze coś przeszkadzało, a to zapalenie płuca, to jakieś tam inne przejścia. W końcu jest i tym bardziej, że walkę wziąłem 4 dni wcześniej, przyjąłem tą propozycję. Czy w związku z tym, że walka wzięta na 4 dni przed, to były jakieś ekstra apanaże z tego tytułu? To jeszcze z trenerem będę rozmawiał o tym. Trener trzyma kasę. Natomiast nie, ja jestem zadowolony, kurczę, z pasa i z tego, że... Także dziękuję trenerowi Cezaremu Podrazie, trenerowi Pawłowi Sobocie, oni wygrali tą walkę. Ja już nie miałem kondycji i przebiegałem przez głowę myśli o rezygnacji, bo moją ostatnią walkę z Lipińskim to była walka w MMA. Wygrałem, ale od połowy pierwszej rundy walczyłem z 2 złamanymi rękami, więc jestem po 2 operacjach, miałem teraz w ogóle nie walczyć. Było mi ciężko, bo moje teraz tak rekreacyjne treningi to bardziej była siłownia, stąd ta większa masa, zazwyczaj jestem tak z 10 kg lżejszy, więc ciężko było to natlenić. No i 4 dni przed, no ale trenerowi Cezaremu nie umiem odmawiać. Powiedział, że zapytał, czy zawalczę, no jak on pyta, no to ja muszę, tutaj ja się po prostu zgadzam, ja nie widzę innej możliwości, no i... Udało się zwyciężyć, ale no nie było łatwo, no bo naprawdę obaj tą kondycją jednak dzisiaj się no nie popisaliście, trzeba przyznać szczerze. No mocno się nie popisałem, tak jak mówię, bo teraz ważę 10 kg więcej niż zazwyczaj, a jeszcze po przyjęciu tej walki to tego samego dnia wieczorem jeszcze się tak lekko przeziębiłem, więc 2 dni byłem taki cofnięty. A pracuję w ochronie osobistej, miałem jeszcze tutaj w ciągu tych 4 dni jeszcze 2 zarwane nocki. No hardcore, można powiedzieć, naprawdę hardcore. No taki, no, a jakoś tak te moje walki przebiegają hardkorowo. To walczę będąc zapaleniem płuc i rano przed walką plując krwią, a to właśnie po przeziębieniu, a to połamane ręce i tak jakoś, ale... Idzie, jestem zadowolony. Także... Jest puchar, jest pasa. Chciałbym zapytać w takim razie, co dalej? Czy zamierzasz mieszać formuły, czy skupić się tylko na jednej z nich? Dla mnie walka to walka. Ja mam takie praktyczne podejście. Jak ktoś chce się dowiedzieć więcej o moim podejściu, to zapraszam na mój kanał na YouTubie. Więc po prostu biorę w każdą formułę, jaką mi dadzą, bo dla mnie to nie jest cel, to jest po prostu środek do osiągnięcia celu. Ja po prostu... Chcę być przygotowany na cokolwiek się może zdarzyć. Dlatego biorę na 4 dni przed, bo w sytuacji konieczności reagowania obrony mojej rodziny, która jest dla mnie najważniejsza na świecie, nikt mnie nie będzie pytał, czy ja mam akurat zapalenie płuc, czy mam połamane ręce, nogi. Będę musiał ich obronić. Także biorę w zasadzie każdą propozycję. Czy 4 dni przed, czy 2 miesiące przed, czy zmieniałem się. Przecież miałem jedną walkę taką, że mi się w ciągu 2 miesięcy 5 razy zmienił mi się przeciwnik, ostatni raz się zmienił na tydzień przed walką i to jeszcze nie dość, że zmienił się przeciwnik, to był 10 kg cięższy i zmiana formuły z MMA na K1, no ale też wziąłem, wygrałem akurat też i też przez knockout. Wielki szacunek, w takim razie chciałbym zapytać jeszcze o rywala, czym najbardziej zaskoczył, dlaczego nie udało się skończyć go wcześniej? Czemu wcześniej? Brakło mi wytrzymałości w rękach, żeby było ciężko je podnosić do góry. Na szczęście mam u siebie w klubie dużo lekkich chłopaków, którzy mnie zmuszają po prostu do tej pracy, dystansem i tak dalej. Także to bardzo dużo pomogło. Po obu dziadkach mam mega twardy łeb, także tym nadrabiam. Parę strzałów siadło, tych backfistów i to czysto na potylicę. No i tak jakoś tak w miarę spłynęły, także no jeden z moich atutów po dziadkach. No mówię, brakło wytrzymałości tutaj, zwłaszcza w barkach, bo no, cały czas siłownia, no to nie jest zupełnie przygotowania pod walkę, nie? Także, no tak jak już wcześniej powiedziałeś, no kondycja była rozczarowująca po obu stronach, a przeciwnik, no wolą walki też zaskoczył, bo już myślałem, że padnie wcześniej, tam po wcześniejszym liczeniu myślałem, że już nie wejdzie, a on jeszcze... I z takim zapałem, także no, wolę walki ma niesamowitą. Także też mu bardzo dziękuję za walkę. No i tak niby walczę, wiem, że to jest element sportu, natomiast tam jak go znosili na noszach, no nie lubię takich rzeczy, bo tutaj ja też nigdy nie walczę w sensie jakimś takim z agresji na 100%, bo tutaj
tu wychodzę, to jest zwykły pojedynek sportowy. Tu mi nikt nic nie zrobił, ja nie walczę o przeżycie, o rodzinę, także tu do nikogo nie mam pretensji. Bardzo nie lubię, jak moim przeciwnikom coś się dzieje. Także to było dla mnie takie troszeczkę przykre. No i tym bardziej dziękuję mojemu przeciwnikowi za tą walkę. No i za to, że no, dla niego też to jest ciężkie, tak? 4 dni przed się zmieniał przeciwnik, przygotował się pod kogoś innego. No ja jestem w plecy o w ogóle o przygotowania, on jest w plecy o cały plan taktyczny, więc no dla obu taka jest walka, taka ni w 5, ni w 10, nie? Także... To prawda, a jakie plany na przyszłość? No mocne wejście w 2019 rok, już 5 dnia stycznia, co dalej? Rozwijają się szkolenia, bo prowadzę szkolenia z bezpieczeństwa osobistego, samoobrony. No teraz mam właśnie tam też moja praca w ochronie osobistej. Walki teraz będą wstrzymane, bo muszę jednak, mam jeszcze w lewej ręce, mam jeszcze blachy i 8 śrub wkręconych, także trzeba to powyciągać, a później tak, no myślę, że tak dobrze by było 2 lata zrobić przerwy od walki, żeby tam się dobrze wszystko pozrastało, ale myślę, że chyba po roku już coś wezmę, bo nie usiedzę, a jeszcze nie daj Boże trener pod razu zadzwoni, to już boję się myśleć. Już mu nawet mówiłem, że trenerze, błagam, następnym razem nie 4 dni przed, bo wiesz, że ja ci nie odmówię, a jestem tak wypruty, żeby mi zrobił tą przyjemność, ale pewnie i tak zadzwoni. A ja pewnie się zgodzę, także... No to gratulujemy w takim razie i czekamy na powrót. Bardzo dziękuję, też czekam na powrót, bo tak właśnie teraz dużo okazji różnych dostaję do walki, a niestety ręce mnie stopują i ten zabieg, który mnie jeszcze czeka. No i tak troszkę szkoda, no ale no jednak trzeba. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Mój pierwszy wywiad chyba.